potem 6 lutego w klasztorze sióstr Klarysek odbyła się uroczysta msza święta z okazji setnej rocznicy wieczystej adoracji. Z wielką radością obchodzimy jubileusz stulecia wieczystej adoracji. Dokładnie 6 lutego 1910 roku ksiądz biskup Anatol Nowak, biskup krakowski, po raz pierwszy wystawił w tym miejscu na tron eucharystyczny Najświętszy Sakrament. I od tej chwili przez 100 lat bez przerwy w dzień i noc trwa tutaj adoracja. Nawet zawieruchy wojenne tutaj nie przerwały adoracji. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęło modlitewne czuwanie prowadzone przez siostry Zmartwychwstanki, po których odbyła się uroczysta msza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Rakoczego. Kościół oraz kapliczka wypełniona po brzegi wiernymi wręcz pękała w szwach. Świadczy to o tym, jak ważnym miejscem i jak często odwiedzanym jest klasztor sióstr Klarysek w naszym mieście. Do Kęt siostry przybyły w 1910 roku na prośbę istniejących tu wcześniej sióstr kapucynek, które nie mogąc otrzymać oficjalnego zatwierdzenia ze strony władz państwowych i kościelnych, zdecydowały się na inkorporację do innego duchowo bliskiego im zgromadzenia posiadającego takie zatwierdzenie. 6 lutego 1910 roku ksiądz biskup Anatol Nowak dokonał uroczystego wystawienia Najświętszego Sakramentu. Od tej pory trwa w Kętach nieprzerwanie adoracja do Jezusa, ukrytego w białej hostii.